Gnieźnieńskie Święto Słowa, popularne już preteksty, zainaugurowane zostaną w najbliższy weekend. W tym roku będzie to już 13. edycja tego wydarzenia kulturalnego. Tegoroczna edycja festiwalu Preteksty została przygotowana wedle sprawdzonej od 13 lat formuły. Przede wszystkim spotkania autorskie i tu udało nam się zaprosić do Gniezna naprawdę wspaniałe nazwiska. Wymienię choćby Marka Krajewskiego, Cezarego Łazarewicza, Karolinę Michalczak, Jacka Bartosiaka, Marka Budzisza, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Ziemowita Szczerka. Wspaniałe nazwiska. Myślę, że na pewno gwarantują świetną rozmowę i dyskusję na temat polskiej literatury. Oprócz tego, oprócz spotkań, odbędzie się także wiele wydarzeń inspirowanych literaturą, na przykład slam poetycki przygotowywany przez Stowarzyszenie Ośla Ławka, wystawa Światłoczułe Słowa do wierszy Ewy Lipskiej, czy spektakle teatralne w wykonaniu Teatru Wszelki Wypadek. To wszystko gwarantuje nam naprawdę wspaniałą przygodę z polską literaturą i tu muszę podkreślić, że nie byłoby tego festiwalu, tak pięknego programu, gdyby nie wysiłek wielu instytucji, wymienię oczywiście miasto Gniezno, ale też wielu partnerów, Miejski Ośrodek Kultury, Wielkopolska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Ośla Ławka, Klub Krytyki Politycznej, Instytut Kultury Europejskiej, Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ta koalicja podmiotów przygotowała dla nas naprawdę wspaniałe święto z polską literaturą. Że to wielka gratka nie tylko dla miłośników dobrej książki, ale też tych, którzy chcą posłuchać o bezpieczeństwie w obecnych czasach, bo dzisiaj modny temat, a myślę, że ta debata, która będzie między innymi, gdzie uczestnikiem jest generał Skrzypczak, to naprawdę rzecz ważna w dzisiejszych czasach, kiedy mówi się tyle o bezpieczeństwie, ale to także spotkanie z wybitnymi nie tylko pisarzami, jak Marek Krajewski, zresztą mój ulubiony autor, ale przede wszystkim możliwe spotkanie się z politykiem wielkiego formatu, którego i autorem jego biografii, bo myślę tutaj o panu prezydencie Kwaśniewskim, który przyjeżdża do Gniezna po wielu, wielu latach, kiedy nawet na jego życzenie to spotkanie odbędzie się w Kolegium Europejskim, dawnym Kolegium Europejskim, którym gdzieś on tworzył to ponad 20 lat temu, był tutaj, jak Kolegium rozpoczynało swoją działalność i myślę, że ta gratka, ogromna gratka w niedzielę 3 września dla nie tylko tych, którzy chcą posłuchać, ale również dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, co były prezydent myśli o obecnej sytuacji w kraju, to właśnie spotkanie w gościnnych progach Instytutu Kultury Europejskiej, tak jak powiedziałem, dawnego Kolegium Europejskiego, ale to nie tylko to, to dwa najważniejsze w mojej ocenie wydarzenia. Wydarzeń będzie znacznie, znacznie więcej, więc wszystkich gnieźnian mogę prosić o śledzenie tych wydarzeń, bo jest naprawdę całe mnóstwo rozstrzygniętych w tym okresie, w tych 3 tygodni i myślę, że będzie mocne uderzenie, jeżeli chodzi o ten początek roku szkolnego tutaj w naszym gnieźnieńskim rynku. Ze względu na rekonwalescencję prezydenta spotkanie z Aleksandrem Kwaśniewskim zostało przesunięte najprawdopodobniej na październik. Ciekawe spotkania odbędą się już w najbliższą sobotę. Chciałam zaprosić na sobotę na debatę pod tytułem Strategie i bezpieczeństwo. Będę prowadziła spotkanie z doktorem Jackiem Bartosiakiem, Markiem Budziszem i generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Opowiemy sobie o tym w ramach debaty, do której też zapraszamy publiczność. Myślę, że około godziny poświęcimy na pytania z publiczności. Będziemy pytać przede wszystkim naszych ekspertów od strategii, od bezpieczeństwa, od militariów na temat tego, czy Polska ma strategię, strategię bezpieczeństwa i strategię militarną. Moje zainteresowanie Ukrainą spowodowało, że chciałam poprowadzić tę debatę. Kiedy wyszła ta propozycja z biblioteki oraz z Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, my jako Instytut Kultury Europejskiej włączyliśmy się chętnie do tej współpracy. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 17 w auli Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Serdecznie Państwa zapraszamy. W ramach tegorocznego festiwalu Preteksty będzie można zobaczyć też spektakl teatralny.
Będzie to spektakl Teatru Wszelki Wypadek, czyli jednej z sekcji Miejskiego Ośrodka Kultury. W ten sposób co roku angażujemy się w Festiwal Literacki Preteksty. Spektakl nosi tytuł Marilyn Monroe i powstał na bazie dzieła Nikołaja Kolady. W reżyserii oczywiście Tomasza Kujawskiego, czyli naszego przodownika, jeżeli chodzi o teatr amatorski w Gnieźnie. Wcześniej mieli Państwo okazję zobaczyć takie sztuki jak Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego czy Sala nr 6 z zeszłego roku. Myślę więc, że warto przyjść. Wstęp jest wolny, a my do Starego Ratusza zapraszamy 3 września o godzinie 20. Szczegóły dotyczące wszystkich spotkań znajdują się na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.